Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku, odcinek jubileuszowy, 100 tysięcy subskrypcji za nami, cieszysz się Krzysztofie? Tak jest, stuwa, dziękujemy wszystkim za te suby, no i co, działamy dla Was dalej. Abus robi tatuaż, a my mamy jakiś inny challenge, na Instagramie pisaliście, co mamy zrobić. Najwięcej było czego, ty tam mówiłeś? Było ostre burgery. Jednego na pół bierzemy, zobaczymy, czy to faktycznie takie ostre, no. Jak zjemy całego, to Abus robi na czole tatuaż. Strogie ekipy. Dobra, no to co? Słuchajcie, dzięki jeszcze raz za tą stówę. Czekamy na... Teraz będzie ten srebrny przycisk. Bo powinien teraz dojść do nas. No. Czekamy na drugą stówę i na srebrny przycisk. To jesteśmy w burgery nocą, to jest podobno najostrzejszy burger w Polsce, tak? To prawda? Nie, nie, nie. Czym to będzie ten taki ostry strasznie? Karolina Reaper. Na gajołkie, tak? No to się da przełknąć, czy... Zależy dla kogo. Ja mało komu się udaje. Co ty gada? Poważnie? Większość wymięka. Tak. Ja pierdolę. Nikt nie coś, co spożywają go, delektując się niemalże. No ale to co, to od razu trzeba jakieś picie do tego brać. Najlepiej mleko. Bo ja już się nie nadaję do takich rzeczy. Nie, to już zjeżdżę, że przyjechaliśmy teraz raz jeść. Nie, no, weźmiemy takiego małego na pół, no. A drugiego to weźmiemy normalnego jakiegoś, nie? Mocarz to będzie ostry. Też będzie ostry ten mocarz? Mocarz to będzie przy tym jak cukierek. Ale też ostry, to prawda. Ja najpierw takiego cukierka chcę zjeść. No tak, ale najpierw tego zjem, bo po tamtym ja wiem, czy ja coś do buzi włożę. Ja to zjałem chyba. Musisz zjeść. Ty, a ten co nie zje, to kara jak musi być. Bo to pieczę dwa razy taki burger, najpierw tu, a później kurwa, żeby dupa się nie rozpadła kurwa od tego ostrego. O! Zasz takie jest ostre? Jest. Nie ma pan Łowickiego, bo to liczę, to powinno być. Łowickiego pan nie ma, bo bez Łowiczek. Doktor to zrobi tak, powiem wam jak będzie wyglądał doktor, doktor tak. Nie, bo to nie, bo to będzie wolało, to nie, to niech karma zje. Tak będzie. Tadeusz się poświęci i spróbuje, nie obiecuję. No ciekawy jest. Dużo osób przyjeżdża filmiki kręcić? Trochę przyjeżdżało. Co to jest? Trzeba podpisać, przeczytać i stosować. Świadczenie, że własno spożywam bardzo starego burgera, to jest burger na świecie. Doświadczenie, że nie będziesz skargi nosił. Nie, mleko to nie. Bo są pieniądze, że bardzo starego burgera, to wiem, że... Jeszcze na świecie pojawili, to jest problem. Rękawiczkę chcesz jeść? Tak. Dlaczego w rękawiczkach? Bo potem na dłoniach to zostaje, jak się dotknie twarzy, nie daj Boże, oczu, to będzie dramat. Tak. To, co jest tutaj jako objawy, to jest życia wzięte. To nie są przypadki wymyślone przez nas, tylko może się to pojawić. I w czasie jedzenia nie dotykać okolicy oczu, twarzy. Bo może to mocno podrażnić. Ja wiem, to my to mamy pięć. No kurwa, już podpisuj tu. Herfik, wymyśliłeś odcinek kurwa zajebisty, powiem ci. Kurwa, żebyś po killerze na stosze w obliczu nie leżał. Nie, no kurwa, nie. Zacierał. Nie to, że jak nie przełknę, nie będę mógł, no to przy nie, nie będę na siebie pchał do gęby, no to. Że nie wiem, jaki to jest poziom ostrości, no. Czy to aż pali, czy co? Jemy na raz, ja się już nie dam zrobić. Zaraz... Pół, ja nie. Zobaczę jak się będziesz czuł. Nie. Jemy na raz, odbieram od razu, kurwa. Ja mówię, ja zobaczę jak się będziesz czuł. Ja, tak, no to ja zobaczę jak ty się będziesz czuł. Ja jemy według mnie. Zabiorę się za drugie pół. No. Nichu ja. Kurwa, to może być ostrawę. Kurwa, że umrzemy i kanał się rozpadnie. Ale teraz ostatnio Herfing więcej występuje, to będzie za busem prowadził. Dowiedziałem się od pana przed chwilą, że był tu taki jeden, że po tym burgerze wybiegł tu na zewnątrz i trawę jadł. To nie mów, kurwa, doktorowi tego. A pierdole. Naprawdę pan mówi? Kurwa. A tym mlekiem to pomaga, że jak się przepije? Ale to straszny ból taki jest, że ojej. To każdy reaguje inaczej, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak to zareaguje. Ile to jest? Bo to się w Skowilach mierzy, tak? Tą ostrość, tak? Dobrze? Nie. Około 5 milionów. Ja pierdole. 5 milionów w Skowili. O mordę wykrzywi na pewno. Ty, tam doktor się w rękawicę ubiera, chodź, znaczy... Co, dobry? Mhm. To jest dobry. Ale ten jest normalny, tak? To jest ten ostry. Tylko tego się boję nawet stać. Ale, no, wygląda ogólnie potężnie. Czekaj, patrz, tylko to tu jest. Kurwa, cebula. Dobra, trzeba rękawicę ubrać, tak? Ja zobaczę co tu jest jeszcze. Tu są te papryki, kurwa. Ja czuję, że zjem tą paprykę i wybuchnę. Rękawice na łóż, ochronne. Bon appétit. Ja mleka to nie lubię. Tu na to się łamie, kurczę. Było się połamała.
Ja to rozkroiłem, to już czuję, że to jest te w oczy piecze. Tak. No. Nie do zjedzenia. Bardzo smaczne. Dla mnie nie do zjedzenia. Ktoś wie? O. Bardzo smaczne. No, nie ma takiej opcji. Mleko wjechało. Ojebane, ciosy. On to rozebrał na części pierwszej, ja w nim zapłaszczę. Kurwa, ciosy. Ojebane. O kurwa. Nie, nie ma takiej opcji. Jeszcze jeden? Nie. Ale popłakany też, co? Popłakany jest. O, chujowy jak burger. Bardzo smaczny. Ile to potrwa to pieczenie tego ryja? O kurwa. On to trochę zjada, ja kurwa ile? Ty no przepyszne było. Ja chcę wieść, jutro się zesram. Ale kurwa mocne. No. O! Zjadł coś całego? Zjadł coś naprawdę całego? Spierdolony chyba nie wiem. Gubków smakowych nie ma. Język? Chodź, wystaw się na słońce, proszę. Język, to mam poparzony. O ja. Abus, you are next. Ale pieczę. Co to? To jest nie na mój, nie na moje delikatne podniebienie. Czyli? Pieprz jest łagodniejszy. No to ty porównujesz. Dosyć takich challenge'ów. Więcej w takie challenge'e nie wchodzę. Aż tutaj tak trochę czuję. Nie boli cię brzuch? Co? Jeszcze nie jest. Dobra. Czy tu cię nie boli? Boli mnie wszystko. No kurwa. No kurwa. Ja to wziąłem do gęby, żuję i nagle tak. I koniec. No i trochę zjadłem tego. Ile zjadłeś? Zobacz ile jazdę ma, nie ty. No ale ty żeś wygrzebał te wszystkie zobacz papryki. Zobacz ile El Doktore zjada, ile ja. Ale żeś, ty żeś wygrzebał te papryki. Ty, no co ty żeś zjadł, żeś więcej chleba nie, jak tego tak. Kurwa, się dam podpuścić zawsze na coś. To tyle z naszego jedzenia. Myśmy spróbowali tego burgera. Dla mnie niezjadliwe. Konrad zjadł więcej. Nie wiem, jak się będzie czuł jutro, dzisiaj, nie wiem, jak kupa będzie, ale może być wszystko. No to co, to teraz patrzcie, jak się dziara Dominik. Sień dobry. Siemano, idziemy na stówkę robić dziarę. Dawno się nie dziergałem, będzie bolało, ale kit z tym.
Dobra, siemano, słuchajcie, jak wam się podobał odcinek z hamburgerami, bo powiem wam, że był tragiczny w skutkach generalnie ten odcinek, bo Konrad się rozchorował, ale poważnie się chłopak rozchorował, nie spał całą noc, jakieś tam boleści dostał, doktor Dominik go tym razem wyleczył, bo wysłałem go do apteki po skopolan i nospę, zeżar wiadro tego skopolanu i tej nospy, no jakoś chłopak dzisiaj lata i tak dalej. Ogólnie chciałem wam podziękować jeszcze za setkę stubów, lecimy na milion. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej. Pamiętajcie, że zawsze robimy to dla was. Kevin Levron is here. I obiecana dziara wlatuje za chwilę w Black Bull Tattoo w głownie Łanki Gulińskiej, mojej koleżanki. Zaraz zobaczycie, jaką dziarkę mi odwali. A powiem wam szczerze, że dawno się nie dziarałem. Zmęczony dzisiaj jestem, nie chcę, żeby mnie coś bolało, nie? Ale słowo się rzekło, dziargamy. Everybody płyta pliśniowa. Mnie kurwa nie, no, oni, dużo ludzi mnie nienawidzi, nie? Co? Dlaczego? No kurwa, nie nienawidzę babusa, bo wiesz, ludzie nie lubią, jak ktoś się buja, jak ktoś się wodzi i tak dalej. Ja to pierdolę, bo ja po prostu taki jestem, ja nie umiem być inny. Ja tam cię lubię. Dziękuję. Dzień dobry. Cześć wam, cześć Ania. Kevin Levron is here. Oczywiście polecam studio, Anka ma fajny klimat, talent do robienia dziarek i dlatego dziarkę robię tutaj. Także jak coś, wbijajcie do głowna na dziary. Black Bull Tattoo. Teraz to już będę rodowitym prezesem Strong Ekipy. No i czas na doktora Kartofla jeszcze, nie? Kartofel na 150 ma robić, czy na 200? Na 150. Na 150. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Pierwszy jego tatuaż, ja tu już jestem tam, wiesz, obdziergany, nie? Ale... Dlatego zostawcie abusa, suba, abusa od tyłu. śmiesznie to brzmi, ale to abus to jest suba, no, generalnie. Seniorita sent, seniora z cumplito sent. Cumplitos and cumpellos. A kto to przyszedł? Pan doktor. Przyszedł się pośmiać, wiesz. Co, masz już opracowany ten? Tak, no słuchaj, ustaliliśmy, generalnie też z Karwatem ustaliliśmy, że robimy wszyscy w jednych miejscach, nie? Dobra. A żeby było to samo. A powiedz mi, jak się robi tatuaż w ogóle? Wy sobie ustawiliście ten, a to nie musisz mieć ogolonej nogi jakoś? No. No dobra, ale ty musisz to, powiedz mi, a ty musisz to najpierw narysować ołówkiem? Kalkę robię. Słuchaj, przed tobą seria mega ciężkich pytań. Ja nigdy nie byłem na tatuażu, to nie wiem. Specjalność pana doktora. Ja nigdy nie byłem, to ja nie wiem, jak to się robi, no. Robię kalkę, nie? No i co później z tym? I później to przyklejasz na nogę? Kolejną nogę, przemywam, odbijam i jedziemy z koksem. I to będzie w kolorze, czy czarno-białe? No chyba takie samo. Tak, czerwona ta ramka, reszta czarno-białe. No, czarno, szaro, biało. I lecimy z falą ciepłej zalewajki. Za chuda ta noga na ten tatuaż. Za chuda. Jajca ogolić do przedszkola, nie? Co? Młody. Na takim badylu, jakby to za długo. Nogi, wiesz. Kurwa, jak u Bodziana. Ty, ja mówię kawał łydki, no co ty, zobacz, tak naprawdę to jest kawał łydki. No to, dlaczego ty masz kompleks łydki? No bo chciałbym mieć duże. Może dupę pokażesz, może, co? Ty, no dobra, ale to z boku robisz, czy na z tyłu tak bardziej? Z boku pod kątem trochę, tak. No, może ci spuchła tą ta kostka. Może będę miał spuchniętą, no. Ja tą kostkę to mam w ogóle do operacji, nie? Ja jakbym zaczął biegać, coś kombinować, to mam od razu kostkę do operacji, bo mi tak puchnie noga, nie? Bo mam okrys kostny. Będzie boleć w tym miejscu? Nie wiem, bo w tym miejscu jeszcze nie robiłem. Mogę ci powiedzieć, gdzie boli? Na żebrach boli. Na żebrach boli, tu boli strasznie, bark, przód, łokieć. To jak ja mam do ciebie przed tatuażem jakimś, to też go musisz najpierw narysować na kalce i odbić to na ręku, tak? Żebyś sobie, i wtedy możesz sobie zobaczyć mniej więcej, jak to z grubsza będzie wyglądało. Czyli fioletowy zarys, czy to jest dobry rozmiar, czy to jest w dobrym miejscu i czy ci się... Wiesz, Anka, jaki możesz mu zrobić tatuaż? Nie, ja mam jeden tatuaż dla siebie. A ja mam do ciebie tatuaż dobry. Obiad na klacie byś to zrobił. Talerz, śliniaczek, kartofel. Nie, ja mam dwa wzory dla siebie. Ja bym kurwa. Ale to... No. Ale jeden to jest cały rękaw dookoła, a drugi na łydce. No. Jak już będziesz robił coś, to zrób sobie coś fajnego, bo później byś żałował. A ty któregoś żałujesz? No, znaczy wiesz co, szczerze to kurwa tak. Głębiej jakby się zastanowić, to nie żałuję, bo każdy tatuaż ma jakąś historię, to jest po pierwsze... Ale każdy ty to odręcznie narysowałeś, czy to jest z komputera jakoś? Teraz wydruk zrobiłam, po prostu. Każdy tatuaż jest związany z jakimś danym tam etapem człowieka, życia, z wspomnieniami i tak dalej. Nie wiem, czy samochody na światło od niego sobie z tyłu się nie świecą. Zgasną. Także tak... No ile tu już jesteś? 10 minut. Albo lepiej. No to jak ja wyjeżdżałem, to się świeciły.
Zaraz zgasz. Szanka chwilkę? Tak, mamy jeszcze z jakiejś dobry do 10 maksymalnie. A, dobra, to ja idę sobie jeszcze na ślubę. Czy palić, czy światła wyłączyć, to polecam. Dobra, idziemy młody? Idziemy młody. I to kalkę musisz przy tej kalce tam narysować? No, mniej więcej zaznaczam sobie, czyli tak jak na przykład tutaj, że tu mi się kończy ciemny, no to zaznaczam. No dobra, a powiedz mi, no bo ja to nie wiedziałem, że coś tego nalepia, nie? No. Jest coś takiego, że od razu maszynką się jedzie? Wpuścić chłopa do biura, to już atrawę to znaczy z freehandu, no robią niektórzy z freehandu, ale to są z reguły tatuatorzy, u których nie liczysz na to, że ci by... chcesz na przykład, nie wiem, twarz postaci z jakiegoś komiksu. No. To z reguły ci tatuatorzy nie robią tak z freehandu, takich rzeczy, tylko swoje własne projekty, czyli są to jakieś... Nie wiem, nie ktoś i... tak... Zrób sobie coś związanego na przykład ze Strongiem, nie ze Strongmanem. No nie, ale chodzi mi o to, czy na przykład, wiesz, bez takich tych, czy od razu jadą z koksem na gołej skórze. Ty gdzie będziesz robił dziarę, Kaczor? Też tu, gdzie my chyba wszyscy, nie? No tak. W jednym miejscu, żebyśmy mieli, nie? No tak. No i tak trzeba zrobić. Kurwa, nie wiem, nie mam żadnego tatuażu. Właśnie jak wygląda. On będziesz miał pierwszy, do 150 tysięcy subów. Ja widzę, obiecałem, że na 150 tysięcy subów, tak? Nie na 200, ty masz na 150. Ty też obiecałeś. Na 150 obiecałeś, nie? Czy na 200? Na 200. Na 150. A widzowie, wszystko widzę tam, wiesz, notują. Tu każdy ten szczególik będzie widoczny? Każdy ten szczególik będzie widoczny. Serio, ciężki film. Ale nie ciężki, ja kurwa nie widziałem nic, jak się tatuaż robi. Wiesz co boli w tatuażu? Ci mogę powiedzieć, Kaczor. No. Po godzinie dwóch, jak robisz duży wzór, nie? No. Tak, ja miałem robione, przecieranie. Mam to samo. Przecieranie. Człowieku, przecieranie tak boli po dwóch godzinach, że nie masz pojęcia. Przecieranie gorzej boli niż tatuowanie. I to będzie tylko ten tatuaż, czy tu będzie jakaś obwódka jeszcze dookoła? No surowe to logo takie, nie? Logo wasze samo, bez tego kółka. Bez kółka. Bez kółka. Przecieranie po dwóch godzinach boli tak, że szału idzie dostać. To ma to. Chyba. I dziecko będzie patrzyło, jak ci robi krzywdę. O Jezu, będzie ciekawy. Siny! Powiedz ci, Kosiu, siad dobry. Powiedz. Tak głupi tatuś. Tak tatuś głupi. Ile ma? Zobacz, co tu ciocia będzie tatusiowi robiła. Takiem. Tata, pamiętaj, synu jest z elitarnej grupy składającej się z trzech baranów. Strong ekipa! Co tu tata robi? Z 3,5 barana, bo kamerzysta 2,5 barana jest. Kamerzysta pół, taki czwartek. Czwartek taki. 3 i 4 jest. A gdzie ten tatuaż robisz? No tu. Nad kostką. Nad tą opuchniętą kostką. Ja myślałam, że na czole. Na glacy? Tam masz dużo miejsca. Tata z wujkiem jest w strong ekipie, elitarnej jednostce do pierdolenia głupot. A ty kiedy? Jeszcze 50 tysięcy. Znaczysz? Nie, 45. 45? 105? Kiedy robisz? Nie wiem, jeszcze 50 tysięcy. 1010 dochodzi, 1010 dochodzi. Zobacz, syneczku, zobacz teraz, co się będzie działo. Chyba widzowie chcą, żeby szybko Krzysztof został oznaczony. Ciekawe, jak Krzysztof będzie przyjmował gór. 7 igieł jest? 7. 12. Zobacz, co jedzie. Zobacz, syneczku, co to się będzie... Co to się tatusiewi stanęło? Podejdź tu do mnie. Jutro kupię to spuchnie, wstanie i powie... Do roboty nie idzie. A tu trzeba łopatować i... Dryblować. I dryblować trzeba. Dryblować i łopatować trzeba. Dziś. Kupię to spuchnięte. O kurwa, boli tu, ty. Ale ja.
że rodzina z Kanady będzie musiała zostać poinformowana o tym, że... Rodzina z Kanady zawsze tak, informowana? Oczywiście, Katar, rodzina z Kanady musi być zawiadomiona. O kurwa, to nie widziałem, że nawet w Kanadzie o tym wiedzą. Ty, weź nie gadaj, bo później kurwa jemu napierdolisz mu tych głupot, a on później chodzi i tym żyje i opowiada. Oczywiście, tak, no. Tak mówię. No. Tam rodzina z Kanady to jest no, nie? No, opowiadaj mu więcej, on lubi takie historie. Lecz miałem domowe. To musi być zastosowane. Słuchaj, ale to jest nic. Ja muszę się przebrać na pielęgniarkę i wiesz. Pani, jak to było? Nie, gadaj. Taki głupot, bo cię wypędzę stąd. Wypędzę cię. Wychodź stąd. Muszę udawać panią doktor, wiesz, zapytać się, co panu dolega, jak się pan czuje, co panu podać. Temperatura. Temperatura. Paracetamol. Paracetamol to jest tak, chyba na porządku dziennym. Ale ja. Słuchaj, muszą być zastosowane środki ostrożności. Ulotka. A to tak, musi to być, wiesz. Wiesz. Na przyczynach to jest na to, jakie są skutki uboczne. Tak. Nie daj Boże, żeby było... Zawroty głowy, to prawda? Czegoś... Co? To prawda? Ja mówiłem, że ja jestem hipochondrykiem, nie? Co tam? Jak tam idzie se? A se idzie dobrze, se leżę se. I se robię. Doktor jest, 1000 pytań doktor zadał, jak to, od której strony trzeba robić. Co? Doktor też trening zapaśniczy miał zrobić. Doktor nie jedzie dzisiaj do trening zapaśniczy. No jutro na 12 przyjadę. Jutro na 12 mówi, że jedzie. Kurwa. I doktor Ziarom startuje. Doktor Ziarom startuje na 150 subów. Na czole. Już się chciał wymigać, że na 200, ale na 150, bo... Widzowie pamiętają wszystko. Widzowie nie, wiesz, nie wybaczają. Nie, widzowie nie wybaczają. Jak nie to, i to było się, że my robimy ten tatuaż. No, w jednym miejscu robimy wszyscy, doktor tak samo. Iga przyszła też z dzieciakiem moim. Se patrzą se. A ten, tatuaż robią też se? Na razie se nie robią se. Ogólnie to kurwa, powiem wam szczerze, dzięki, że jesteście, bo... Szczerze mówiąc, jak zaczynaliśmy to robić, to nie myślałem nawet, że 100 tysięcy subów osiągniemy, a tu widzę, idzie dobrze. Znakiem tego, że nas musicie bardzo lubić. To mi się podoba. Lecimy z tematem. Godzinkę już leżę, ale... Nie rusza się, grzeczny. Szefowej się zapytajcie, czy twardy zawodnik, czy nie. Bardzo grzeczny i nie rusza się, także... Dobry do tatuowania. Dobry jestem do tatuowania. Nie, nie jest źle. A czasami nawet przyjemnie. A wyborny brzuszek widziałem. Weź, żarty. Tego nie dodajemy na kanał. Jaki tam ze mnie sportowiec, ja to jestem, wiesz. Kevin LeBron. Samozwańczy Kevin LeBron. Ale zobaczycie niedługo jeszcze kawałek siły Abusa, nie? Młody. Dzisiaj nagrywaliśmy z chłopakami z KFD, ale nie będę wam opowiadał szczegółów. Zobaczycie to wszystko na kanale. Zobaczycie, że jednak Abus ma trochę siły, nie? Młody. Także... Czekajcie na odcinek i... O, właśnie Kai Green do mnie dzwoni. O co tam, Robercik? Przyszedłeś? Zobaczyć, co wujkowi robią? Chyba. No. To jest 8 miesięcy ma. Jakie oczka pojęknęło. No. Oczy nie, niebieskie, bo ładne, nie? I już, koniec? Fajny chłopaczek. Jeszcze tylko czerwone, białe, ale... Zaraz dam mu jeszcze chwilę przerwy. Tak, co się dzieje? Ale no. Takiego młodego człowieka gościmy. No. Dobra, jak skończysz, to daj znać, idę go do domu tam. Dobra. Nie upuść. Nie. Komentarze są czytane. Widzowie. Dokładnie, teraz właśnie, nie mam chwilę i czytał. Jak ktoś tu będziecie pisać nie tak, to się zdenerwuje i więcej nie przyjdę na kanał. Dawaj młody, pozdrowimy jakiegoś naszego widza. Wybierzemy tu ładny komentarz i pozdrowimy gościa. Plac budowy imienia Karwata Jumpera. Dobre, to mi się podoba. Wicim Poland napisał, Dominik robi dziarę z tego co pamiętam z poprzednich odcinków, także czekamy. Czekaj, ja jestem słowny i honorowy. Abus szef jak zawsze.
Po skoku Karwata nie mogłem przestać się śmiać, tak samo jak reszta ekipy. Fajnie się was ogląda, nagrywajcie dalej. Tego będziemy się trzymać, przyjacielu. A pisał komentarz Hardy Stylow. Pozdrawiamy cię. Pozdrowimy Macieja Kruczka. Dawno się tak nie uśmiałem, dobry odcinek, pozdro panowie, pozdro Maciek. No mistrzowie, kumpelitos and kumpelitos, senioras and senioritas. Zobaczcie co jest, już prawie gotowy, jeszcze kolory wrzucamy i lecę na chatę. A teraz dlaczego przerwa? Bo przerwa na szluga. A ja to nie robię zdjęcia. Wiesz, to wszystko jest zaczerwienione, więc przy tym zdjęciu to jest takie, wiesz, może być. Ja też nie lubię, wiesz? Robię ci takie grube, a później... I przed spaniem, psiknąć tym sprayem. Możesz sobie ten, i jeżeli byś chciał, to możesz sobie, wiesz co zrobić, przemyć... Nagrywam. A, nagrywasz to, tak? A ja do zdjęcia, wiesz? Dobra, chłop spakowany, obdziargany i do domu lecimy. Dzieci wykąpać. Tak, dzieci wykąpać i nakarmić, dokładnie. Głowa, bo na głowie potrzebujemy teraz więcej, tak powiem. Znowu nagrywam. Znowu nagrywasz, ja znowu do zdjęcia. Wiesz, dziękuję. Słuchajcie moi drodzy, chciałem wam powiedzieć teraz tak zupełnie na poważnie. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Że jesteście z nami, jest was ponad 100 tysięcy. Nigdy się nie spodziewałem, że nasz kanał osiągnie takie rozmiary. I pamiętajcie, robimy to dla was. Bardzo się cieszę, że jesteście. Pozdrawiam was jak zawsze. Życzę każdemu wszystkiego dobrego. Nawet tym hejterom, powiem wam, pozdrawiam też hejterów. Słuchajcie, lecimy na bańkę. Mam nadzieję, że kiedyś osiągniemy bańkę i będzie nas coraz więcej. Strong ekipa. Jak to się mówi? Nation? Nation? Nation. Nation po angielsku. Strong ekipa Nation. Dziara zrobiona, chłop obdziargany. Lecę do domu teraz karmić dzieci. Trzymajcie się, widzimy się na kanale. Yo, feel the flow.